tysiące lat dociekań hordy naukowców, którzy zagłębiali tajemnice ludzkiego ciała, a w sumie wciąż nie wiemy o sobie wszystkiego. I trudno się nie dziwić. Organizm przedstawiciela Homo sapiens to istny kosmos, wypełniony kilometrami włókien nerwowych, produkujący w ciągu doby niezliczoną ilość impulsów elektrycznych. W tym skomplikowanym układzie jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Niektórych nie interesują jednak zagadnienia związane z nowo dokonanymi demaskacjami, ujawniającymi złożoność procesów zachodzących w organizmie. Nie sposób przejść natomiast obojętnie obok niektórych ciekawostek związanych z jego funkcjonowaniem. Oto 10 niezwykłych sztuczek związanych z działaniem ludzkiego ciała, które pomagają w jego oszukiwaniu, bądź pozwalają na pełniejsze wykorzystywanie jego potencjału, ale przede wszystkim ułatwiają życie. Podrap się po gardle. W gardle pojawia się swędzenie, którego nie można zneutralizować, odkrząkiwanie i pokasływanie nie pomaga, najchętniej włożyłbyś sobie do gardła rękę i się tam podrapał, to ostatnie na szczęście nie będzie potrzebne. Jest jeden sposób, który może przynieść natychmiastową ulgę, o którym nie wszyscy wiedzą. Zniwelowanie uciążliwego swędzenia w gardle pomaga włożenie do ucha palca i poruszanie w nim sposób przypominający drapanie. Masowanie małżowiny usznej symuluje nerwy znajdujące się w uchu i wywołuje reakcję w gardle. Pojawiają się w nim wówczas niewielkie skurcze, które pomagają w usunięciu swędzenia. Także nie ma za co. Gadka lepiej wpada do prawego ucha. Jest impreza, wszyscy świetnie się bawią. Niestety jest tak głośno, że nie sposób usłyszeć, co inni do ciebie mówią, a nie potrafisz czytać z ruchu warg. Ale jest pewne banalne rozwiązanie, które może okazać się w takiej sytuacji pomocne. Wystarczy nadstawić rozmówcy prawe ucho, które jest lepiej dostosowane do przechwytywania mowy. W tym czasie lewe ucho jest doskonalej przygotowane do odbioru muzyki. Ból zęba znowu nie daje żyć. Istnieje metoda, która pozwala się z nimi uporać albo znacznie go ograniczyć, nawet jeśli w pobliżu nie ma silnych leków przeciwbólowych. Badania przeprowadzone przez skandynawskich naukowców pozwoliły ustalić, że rozwiązaniem skutecznym w walce z bólem zęba jest pocieranie lodem po zewnętrznej stronie dłoni. Eksperci wytyczyli obszar, w którym masaż działa. Trzeba się skupić na mającym kształcie litery V, obszarze dłoni. Strefa pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Mowa ciała da ci przewagę. Niby banał, ale nie wszyscy o tym wiedzą, a warto o nim wspomnieć, bo naukowcy przeprowadzili nawet specjalne badania, które dowiodły, że działa to prawie w każdej sytuacji. W trakcie doświadczenia testowali te cechy mowy ciała, które mogą dać przewagę w kolejce imprezowiczów oczekujących na drinka w barze. Badacze z Uniwersytetu w Niemczech twierdzą, że w sytuacji, kiedy chcemy zyskać taktyczną przewagę, która sprawi, że zostaniemy obsłużeni jako pierwsi, wystarczy stanąć naprzeciwko barmana i zamiast rozglądać się dookoła, bacznie obserwować każdy jego ruch. Już wiesz, jakiej taktyki użyć w kolejny weekend. Oszukaj strach. Rada dla tych, którzy panicznie boją się zastrzyków, dzięki niej nawet największy cykor może wyjść z twarzą po kolejnej wizycie w gabinecie zabiegowym. Aby uśmierzyć ból, wystarczy mocno kasłać w czasie, gdy pielęgniarka wbija igłę w ramię bądź pośladek. A potem można nadal udawać, że jesteście prawdziwym mężczyzną, gotowym znieść każde cierpienie. Nie ma za co. Okulary nie będą ci już potrzebne. Z naszym wzrokiem nie jest najlepiej. Zdarzają się sytuacje, gdy wzrok nas zawodzi, albo okulary nie dają już rady. A my usilnie próbujemy sprawdzić numer bramki na lotniskowej tablicy odlotów, albo cenę kawy w barze. W takich sytuacjach najlepiej jak najprędzej udać się do specjalisty. Ale jest też doraźna metoda na poradzenie sobie z tym problemem. Wystarczy po prostu ułożyć palce w odpowiedni sposób. Ich obuszki powinny znajdować się blisko siebie, w taki sposób, aby utworzyć niewielki otwór przypominający ucho igielne. Potem trzeba przez niego spojrzeć i wzrok nagle staje się ostry. Wow! Zneutralizuj ból głowy za pomocą języka. Wiele osób uwielbiających lody lub rozkoszujących się zimnymi napojami uskarża się potem na silny ból głowy. Naukowcy, którzy niejednokrotnie zajmowali się badaniem tego zjawiska, określili je mianem efektu zamarzającego mózgu. Znacie to, prawda? Ten uporczywy problem, który jest efektem uruchomienia się mechanizmu obronnego, chroniącego mózg przed uszkodzeniem, można jednak zwalczyć w prosty sposób. W przypadku występowania dolegliwości wcale nie trzeba faszerować się środkami przeciwbólowymi. Wystarczy przyłożyć język do podniebienia.
podczas zabiegu należy przykryć język jak największym obszarem podniebienia, dociskając go możliwie jak najmocniej. W ten sposób dochodzi do ogrzania podniebienia, a ból mija. Nie ma za co. Teraz może śmiało zimę jeść lody. Zamień się w komputer, przygotowujesz się do wykładu, ważnego egzaminu albo spotkania biznesowego, a umysł płata ci figle, sprawiając, że ważne informacje cały czas gdzieś ulatują. Według ekspertów pomocne może okazać się przejrzenie notatek tuż przed snem. Jeśli przemawiasz następnego dnia, przejrzyj wszystko jeszcze raz przed zaśnięciem. Dlaczego tak się dzieje? Podczas snu struktura pamięci zyskuje większą spójność. Większość rzeczy, które czytamy przed położeniem się spać, zachowywana jest w pamięci długotrwałej. Zachowuj się dziwnie i schudnij? Tak, to znakomity sposób na zrzucenie dodatkowych kilogramów. Nie, nie jest to kolejna dieta, która w magiczny sposób zredukuje nadwagę. W tym przypadku, aby poprawić swoją sylwetkę, wystarczy chodzić, chodzić i jeszcze raz chodzić. Ale nie tak zwyczajnie. Naukowcy wyliczyli, że dzięki chodzeniu, ale w udziwaczniony sposób, tak by nie poruszać ramionami, przemiana materii poprawia się o 12%. Naukowcy z Holandii, którzy przeprowadzali stosowne badania, zagłębiając problem wymachiwania rękami w czasie chodzenia, doszli do niezwykłych wniosków. Podczas testów z udziałem 10 wolontariuszy okazało się, że brak wymachu ramionami w czasie chodzenia poprawia metabolizm o 12%. Efekt jest taki sam jak przy normalnym chodzie z wymachem, ale o 20% szybszym lub przy tachaniu 10-kilogramowego ciężaru. Pomijamy przy tym oczywiście fakt, że z takim radosnym chodem najlepiej udać się wprost do Ministerstwa Głupich Kroków. Zamień się w pilota. To rada, jaką można znaleźć na wielu blogach, a jej działanie potwierdzone jest nawet przez wątpiących wcześniej jej skuteczność sceptyków. Okazuje się, że zasięg działania pilota do autoalarmu czy centralnego zamka można w prosty sposób poprawić. Jeśli znajdujesz się w znacznej odległości od samochodu, w którym zapomniałeś zablokować drzwi, a pilot nie daje już rady, wystarczy go sobie przyłożyć do podbródka. Zasięg nagle w cudowny sposób zostaje zwiększony. Sztuczka polega na tym, że twoja czaszka zamienia się w antenę. Mam nadzieję, że tymi niesamowitymi sztuczkami z ludzkim ciałem was zaskoczyłem i również, że wy zaskoczycie swoich znajomych. Udostępnij ten film swojemu znajomemu, aby pokazać mu, jakie niesamowite rzeczy można zrobić z ludzkim ciałem. Pamiętaj o subskrypcji oraz o zostawieniu oceny pod tym filmem.